Witam wszystkich serdecznie, nazywam się D'Artagnan, jestem psem państwa Herkules i nie dawałem im spać ostatnio w nocy, teraz jak są w górach. Oni mają bardzo ambitny plan i chcą wejść na jakąś bardzo wysoką górę, no i cóż, są trochę niewyspani, bo ja tak zawsze mam, że jak jestem w nowym miejscu, no to trochę muszę szczekać na wszystko, co usłyszę dookoła, mam problemy ze spaniem i bardzo muszę chodzić w nocy na spacer, wąchać wszystko dookoła, a teraz sobie odsypiam. A państwo Herkules jedzą sobie śniadanie i potem lecimy w góry. No właśnie, także witam was wszystkich serdecznie we vlogu takim wyjazdowym, vlogu podróżniczym, vlogu w górach na kanale Być jak Herkules. My sobie z panią Herkules właśnie śniadaniujemy. Tak jak powiedziałem, Dart nam trochę nie dał w nocy spać, to jest dosłownie jak z takim dzieckiem. Trochę naładujemy się kaloriami, żeby mieć energię do chodzenia po górach. I cóż, ładujemy taką dużą wiejską bułę. Bułka jest rozmiaru dłoni dosłownie, może nie jak moja dłoń, ale pani Herkules nawet ma chyba mniejszą dłoń niż ta bułka. Bułka jest, jak widzicie, tofu wędzone, ogórek, pomidor. Dla wszystkich hejterów łączenia ogórków i pomidora, jak widzicie, na szczęście się nie łączą. Taki żart suchar na początek filmu. Oprócz tego mam taki jogurt kokosowy o smaku malinowym. Nie ma to za dużo białka, bo niestety no, jogurty kokosowe, które teraz są bardzo popularne na tym wegańskim rynku, no, nie mają w sobie białka, tylko głównie tłuszcz, także nie jest to zbyt spoko, ale tylko takie coś udało się tutaj na miejscu znaleźć. Jak widzicie, są tłuszcz i węglowodany, ale jakoś sobie poradziłem, bo na szczęście jako nauczony bodybuilder, koks, packer, wziąłem ze sobą odżywkę białkową, Rasport, smak bananowy i tak prawie miarkę sobie tutaj dodałem. No było ciężko dać miarkę, bo ciężko się w tym mieszało, ale tak podsypywałem po trochu. Do tego oczywiście czarna kawa, no i taki zestaw śniadaniowy przed wypadem w góry. Smacznego! Nic nie widzę. Nie musisz widzieć. Ludzie będą widzieli. Także uroczo wyglądasz. Okej, dla wszystkich uroczo wyglądam, niedoinformowanych. Słońce, bo ja nic nie widzę. Zmieniasz się w Chińczyka. Dla wszystkich niedoinformowanych, co nie widzieli wcześniejszego filmu, gdzie był trening i przyjazd do tej urokliwej miejscowości. Jesteśmy w Korbielowie i właśnie idziemy sobie na szczyt o nazwie Pilsko. Jak to jest wysoko, pani Herkules? 1500 coś? 1500. Niecałe 1600, ciut mniej niż 1000. Okej, no i ktoś ostatnio mi zadał pytanie na Instagramie, jaki jest najwyższy szczyt, na jaki wyszliśmy. Ej, ale co? Ja nie wiem, czy to jest niższe, czy wyższe, czy Śnieżka. No Śnieżka była chyba wyższa. Była wyższa. No właśnie, w każdym razie dotychczas najwyższa była Śnieżka. Coś pani Herkules myślała, że to Pilsko jest wyższe, aczkolwiek zaraz się okaże. Także macie odpowiedź na to, jaki był nasz najwyższy szczyt. No i tutaj proszę. Wyższa. Śnieżka wyższa. No to wciąż Śnieżka będzie najwyższa. I to też nikt nie pisze, że ale z nas słabi górzyści, górale, chodziarze, bo my nie łazimy po górach jakoś namiętnie. Dopiero od czasu, kiedy mamy boksera, no to taką formę aktywności sobie wybraliśmy i taką formę spędzania tego wakacyjnego czasu. No bo z D'Artagnelem nie pojedziemy raczej nigdzie w ciepłe kraje, a przynajmniej byłoby to bardzo ciężkie, a w góry, gdzie jest teraz tak ciepło, jakbym był w ciepłych krajach. Jak byliśmy 2 lata temu na Fuerteventurze, to w sumie nie wiem, czy nie było podobnie. W każdym razie dopiero od jakiegoś czasu tak sobie po górach łazimy. Póki co nasz najwyższy szczyt to Śnieżka, zdobyta oczywiście razem z D'Artagnelem, a póki co też najdłuższy dystans kroków za jednym zamachem to jest 40 000. Być może dzisiaj to przebijemy, także zobaczymy. polecamy taką butelkę właśnie na spacery z psiakami. Wygląda mało funkcjonalnie, ale w rzeczywistości to jest naprawdę mega wygodna rzecz. Ta butelka ma tutaj taki dziubek, dzięki czemu to się zlewa jak po takim wodospadzie i Dart sobie bardzo wygodnie pije. A pić musi, bo jest gorąco, Ej, dziecię! Ja chcę na banana! Jesteśmy przy schronisku, taki mały zestaw w trakcie przerwy. Jak zobaczyłem tą czekoladę, mimo to, że w tej temperaturze zaraz się rozpuści, to stwierdziłem, że muszę ją kupić. No i ona się nie rozpuści, bo ją zjem w 5 minut. Także zapobiegnę rozpuszczeniu. No i izotonik. Ponoć bardzo dobry napój izotoniczny. A pani Herkules tutaj góralka wsuwa. Nagie. Nagi góralek, jej. Nagie te góralki. Nagie góralki? Zboczeńców. Gdzie one są? Chciałem nagrać, że wyszliśmy. Przybić mu piątkę, że to dobra robota. Daj mi kawarmę. Proszę. Dart! No! Łapa! Jaki leży pies? No to fajnie. Zatrzymasz się? Dart? Łapa. No super. I gratulacje tego, że wszedłeś na Pilsko. Udało się 1557 metrów nad poziomem morza. Gęba zadowolona. Jeszcze dam mu jedno jedzenie. Proszę. I jeszcze jedno jedzenie. Jak zrobisz mi tutaj taką fajną sztuczkę. Darcicho. Dart! Leżeć! Leżeć! No i super! I fajny, super piesio. No fajny, fajny taki. A tu jakaś, nie wiem, super konstrukcja z kamieni. Wystarczy wyjąć jeden kamień i to wszystko się przewróci. Tak myślisz, że to jak wyjmiesz jeden kamień, to wszystko się przewróci, czy nie? Ej ty. Myślisz, że... Nie ma tu schroniska z piwem, jesteśmy rozczarowani. Ale jest stół do robienia ofiar z ludzi. pani Herkules musiała to powiedzieć, że jest stół do robienia ofiar z ludzi. No faktycznie, no, trochę tak to wygląda, nie wiem. Interpretację pozostawiam do każdego z was. Jak widzicie, dart sobie leży, pani Herkules wcina sobie bułkę i przypuszczam, że dart bardzo chce tą bułkę i dlatego jest taka pozycja jakaś taka męczeńska trochę. Proszę, daj mi bułkę. I jest taki szczyt tam daleko, który na nas patrzy całą drogę. Się zastanawiamy, co to jest i nie jesteśmy w stanie sprawdzić w sieci, ponieważ no, nie mamy sieci internetu i nie możemy sprawdzić, co to jest. Co jest? Ślimak z rogami, ślimak z rogami. A, tutaj. Chyba pani Herkules mówi o tym, że to jest ślimak z rogami. Chyba faktycznie. Ale tam jest góra, która jest wyższa niż to, na czym jesteśmy, tak się przynajmniej wydaje. I nie wiemy, co to jest. I się śmieje z nas cały czas. I będziemy musieli sprawdzić i tam wejść. Chyba. No tak, nie da się z psem wszędzie. Giewont? Czy to jest giewont, ludzie? Czy to jest giewont? Halo? Proszę mnie nakarmić jagodami. Bardzo dobra. Pierwszy raz je jagody prosto z krzaka. No, 28 lat nie jadłem jagód z krzaka, a przynajmniej nie pamiętam. No, tak. A przynajmniej nie robiłem tego w górach. Może na jakimś ogródku u babci na przykład, bo ja miałem rodzinę na wsi, także tam, no to jak to nie rosło w ogródku? No to nie jadłem jagód przez 28 lat z krzaka. Możecie napisać, czy umiecie się ze mną utożsamić, czy to jest mega przypał. I kroczymy dalej. Wracamy żółtym szlakiem i powiem wam, że jest ogień. Trzeba iść po takich kamienistych drogach. Dużo ciężej się idzie niż zielonym, ale fajnie. Wow, gleba bez gleby. Cyk. Ale hardkorowo tu się... Hardkorowo się tu schodzi. No strasznie, nie? A poczekaj, zaraz zobaczysz. Musiałam go ściągnąć. Czekałam właśnie na tym, że mi go podasz, ale widziałam, że się niestety szykuje do skoku, a bałam się, bo zaropał w te kamienie. No tu nie widać 3D, jakie to jest wysokie. No w cholerę. Ja musiałam na czworaka, ja musiałam się obrócić, rękami podeprzeć. Nie, strasznie ten... Już wiem, które nie mieliśmy nie schodzić. No, nam znajomy mówił, żeby nie schodzić tędy. To jest... tak się idzie pod górę. Oczywiście aparat nie oddaje w 3D tego wszystkiego, ale... no jest fajnie, no. Ciekawe, czy łatwiej tak schodzić, czy wchodzić. No i okej, my już jesteśmy pod schroniskiem. Powiem wam, że ten żółty szlak to była nie lada wyprawa. A jak zeszliśmy na dół, to się okazało, że tam chyba nawet nie można z psem wchodzić, czy coś takiego, także trochę... Tamtym nie powinniśmy. Tak, że nie powinniśmy tamtędy iść z psem, aczkolwiek z góry nie było żadnego znaczenia, także trochę nie w porządku. Dałem taki suchar żart, że powiedziałem, że jeżeli coś jest pokazane, że z jednej strony nie można, to nie znaczy, że z drugiej nie można. I powiedziałem na przykład, że jak macie butelkę, no to z jednej strony można wlać, a z drugiej strony nie można wlać. Także samo było z tym szlakiem. No, z jednej strony nie można było z psem, a z drugiej można było. Nie wiem, czy rozumiecie moje suche żarty, ale jesteśmy już pod schroniskiem. Dorwaliśmy izotonik. Wsuwam sobie bułę z tofu wędzonym, pomidorkami i kiełbaską sojową. Tu nad widać kawałek. I schodzimy dalej. Godzina jakoś dochodzi 8 chyba, nie? Nie? 19. No to 19. Nie, dzisiaj mamy całkiem dobry czas. Całkiem dobry czas. Zobaczymy, gdzie jeszcze zahaczymy. Smacznego, wasze zdrowie. Widzimy się później. Witam ponownie. Pani Herkules tam sobie sprawdza, gdzie ewentualnie jeszcze możemy zahaczyć w drodze powrotnej. Aczkolwiek godzina jest na tyle późna, że prawdopodobnie po prostu wrócimy zielonym szlakiem, tak jak szliśmy, do Korbielowa. No i witam was serdecznie już po trasie. My już jesteśmy z powrotem w naszym apartamencie. Nie wiem, czy tak to można nazwać. W pokoju. O, pani Herkules tutaj uzupełnia moją zmęczoną głowę. Jesteśmy w pokoju. Tam Dart w tle już sobie kima. Pani Herkules sobie uzupełnia kalorie. A ja sobie chilluję. Zaraz sobie jakąś zupkę chińską sprawię. Nie jest tak, że jadam zupki chińskie regularnie, ale na takich wyjazdach w górach taka forma posiłku instant to jest coś, co lubię. Także zupka chińska zaraz wleci. I cóż, dzisiaj zrobiliśmy tak trochę ponad 30 000 kroków. I się zaśmiała pani Herkules z tego, że jak spytałem jej, ile zrobiliśmy kroków, spojrzała na zegarek, powiedziała 30 000, to ja powiedziałem, mało. I pani Herkules się zaśmiała, że raz zrobiliśmy 40 i nagle wszystko po 40 000 to będzie dla nas mało, także 30 000 kroków to mało, chociaż w rzeczywistości nogi są mega zmęczone. Dzisiaj generalnie ta pogoda była taka niesprzyjająca temu, żeby dużo kroków nabijać, bo my się mocno męczyliśmy, a nasz partner spacerowy, czyli Dart, no dużo bardziej. Psy mają ten problem, że dosyć intensywnie, że tak powiem, się nagrzewają, trzeba jakąś przerwę w cieniu robić i tak dalej. Także mocno nam się wydłużył ten spacer. Ale jest ciekawa informacja, że odkryliśmy, że ta góra, która z nas się śmiała cały czas w drodze, i pani Herkules tak była właśnie zniesmaczona, że ta góra tak na nią patrzyła, o tak właśnie między mówiła, nie wejdziesz na mnie, nie wejdziesz, hehehe. To była chyba Babia Góra, co nie? Chyba. Tak nam się wydaje, że to jest Babia Góra, jeszcze obadamy dokładnie sytuację. Babia Góra chyba jest wyższa nawet niż Pilsko, może wyższa niż Śnieżka nawet, nie wiem, musimy to sprawdzić. Ale nie można nam wchodzić z psami od granicy polskiej, trzeba ogarnąć się od granicy słowackiej, także może jutro zrobimy taką eskapadę, że zasłoniłem kawałek kamery, przepraszam, że od granicy słowackiej wejdziemy właśnie na Babią Górę i pokażemy jej, kto tu z kogo się może śmiać i ty wyśmiejesz Babią Górę, co nie? Także miejmy nadzieję... Tak, to była Babia Góra. Pani Herkules sprawdziła. Pokaż tutaj do telefonu. No, pokaż tutaj. O, ona takie się coś rzeczywiście. Ona się śmiała. O, patrz, nie umiem. Ona się z nas śmieje. Ona się dalej z nas śmieje. Taka jest. Nie chce się pokazać. Halo. No czekaj, taka koleżanka, że dalej się z nas śmieje. O. To wam pokazywaliśmy dokładnie. Takie coś. No. Także może się jutro uda. Teraz robimy jakąś kolację. Jeszcze pani Herkules już ma kolację, jeszcze powiem, że to jest spoko. No i okej, odpalamy kolację. Mamy tutaj, tak jak mówiłem, zupkę chińską. Jest to taka klasyka lat 90., czyli Vifon złoty kurczak, czy kurczak złocisty, zwał jak zwał. Nie ma tutaj kurczaka, ale nazwa taka jest. I smakuje mega. Z tej firmy też jest taka fajna teraz edycja Vifon Premium chyba. Tam są takie bardziej, powiedzmy, wypasione te zupki. Mają więcej saszetek smakowych. I jest taka zupka chińska z makaronem ryżowym. Tam jest jeszcze jakiś imbir w przyprawach. Nie wiem generalnie, co tam dokładnie jest, ale fajne urozmaicenie, bo jest inny makaron niż taki klasyczny w zupkach chińskich. Ja zawsze wlewam mało wody i tak widzę fajnie to wsiąkło, że w zasadzie mam sam makaronik. Oprócz tego fasola z puchy, troszkę pieczywa i bekon też będzie jedzony. A pani Herkules tutaj przygotowała takie fajne kino. X-Men, przyszłość, która nigdy nie nadejdzie. My nie oglądamy telewizora na co dzień, także była ciekawa, jak to działa. No i miała do wyboru na przykład Ligę Mistrzów, a wybrała taką fajność jak X-Meni. Także no... Taniec, coś tam. Taniec? Jaki taniec? Nie wiem, coś tam. Jaki taniec? Coś tam. Jeszcze było Gruby i Chudszy, nie? Tak. Gruby i Chudszy też by byłby spoko, Gruby i Chudszy, no ale X-Meni no, dla fana komiksów to jest po prostu... Nie jestem fanem komiksów. Ja jestem. Fanem X-Men. Dziękuję. Yeah. Tam gra Hugh Jackman. Kto to jest Hugh Jackman? Wolverine. O. Hugh Jackman. Tak? Już wiecie, czemu chcę mieć brodę. Nie ma szkoły. Zamknięte. No i witam Was serdecznie następnego dnia. Już jesteśmy wymeldowani z pokoju i jedziemy właśnie pod granicę, czy za granicę, czy nie wiem do końca jak, ale próbujemy od granicy ze Słowacji wejść na Babią Górę. Tak, to ta góra, która się z nas śmiała całą trasę wczorajszą, której pani Herkules tak bardzo nie lubiła. No i tam właśnie zmierzamy. Jak widzicie z tyłu siedzi pan D'Artagnan, tam być może udaje mi się go chwycić. No i zobaczymy, jak dzisiaj wyprawa się uda. Pozdrawiam. No i siemaneczko, my już jesteśmy na Słowacji i ze Słowacji, od tej słowackiej strony będziemy wchodzić właśnie na Babią Górę. I powiem Wam tak, XXI wiek to jest mega super sprawa, mamy te wszystkie mapy Google'a i tak dalej, ale za granicą jak nie macie internetu, no to map Google'a nie ma, a też nie mamy papierowej mapy, to jest lipa. Na przyszłość musimy się zaopatrzyć w papierową albo jakąś aplikację taką, gdzie jest mapa na stałe, a tutaj pod samą Babią Górą mamy taką mapkę. Ja sobie zrobię zdjęcie tego, że jak się zgubimy, no to będziemy mogli się nawigować właśnie zdjęciem tej mapy. Ktoś w internecie mówił, że jest oznakowanie tej trasy dosyć słabe, także wolimy się ubezpieczyć i zrobić sobie fotkę. Pani Herkules już tam fotograficzną pamięcią zapisuje wszystko, jak Michael Schofield skazanym na śmierć. Kto oglądał ten kuma, miał taką mapę więzienia na sobie. Pani Herkules też właśnie uczy się, odmierza odległość paznokciem, ile czasu będzie wchodziła, jak tam idzie. Dobra, gdzie jest Śnieżka, a tu jesteś. Zobaczył swoich braci. Swoich... Tak, one też jedzą trawę. One też jedzą trawę i mają podobne barwy. Koledzy! Tyle, w ogóle już szalał. Moi koledzy! Mają podobne kolory do mnie. Podobne klaty duże. To jedzą jakoś wolno. Tylko wolno jedzą, no. Ja już bym zjadł wszystko. Koledzy. Znaczy mnie fascynuje to, może wystarczą takie linki, żeby krowa nie próbowała dalej. No, krowa i koń jest taki, że widzą linkę i nagle to jest dla nich jak ściana. Cyk. Witamy Was serdecznie w trasie na Babią Górę od strony słowackiej. Stwierdziłem, że zrobimy taki ciekawy dodatek do filmu, który też korzystnie wpłynie na algorytm w YouTubie. Już samo to słowo powoduje, że film się lepiej pozycjonuje, więc mam nadzieję, że się uda. A oprócz tego... Co? Tak jest? No ponoć tak. Ponoć słowo na K, czyli... Ten wirus, co teraz jest, też z kolei działa źle, więc nie będę mówił, nie wiem, ale stwierdziłem, że zrobimy taki tip, że powiem Wam kilka ciekawostek o nas i może o D'Artagnanu i Wy napiszcie swoje ciekawostki albo też ciekawostki może o Waszych zwierzakach, może też macie coś ciekawego o swoich psiakach, kotkach, papugach, królikach itd. Pani Herkules w ogóle tam odleciała, bo ona ma miłość do krów. Taka ciekawostka w sumie, że pani Herkules bardzo lubi krowy. Ma ptaszki. Ale krowy tak bardzo, nie? Tak. Masz kubki w krowy, jakieś tam maskotki krów. Uwaga, bo jest pieseł, który pilnuje krów. Ojej. No, także pani Herkules bardzo lubi mućki, lubi krowy i ma dużo takich, powiedzmy, gadżetów krowiastych. Ładny piesek tam jest gdzieś. Malanoi. Mówimy ciekawostki o nas i o D'Artagnielu. Zacznijmy od D'Artagnela, bo on jest zawsze najważniejszy. D'Artagnan ma krzywy zgryz i przez to mu tak wystaje język. To nie dlatego, że się śmieje z ludzi, jak niektórzy myślą, że język pokazuje ludziom. Pewnie trochę też. Ogólnie on jest błażny. Tak, jest klaunem, no. Ale ma krzywy zgryz, przez to mu tak język wystaje. Nie wiemy, czy od urodzenia, czy był fajterem za młodu, bo my go mamy ze schroniska, także nie znamy do końca jego historii. Z fundacji go mamy. Fundacja go najpierw wzięła ze schroniska i fundacja bokserów w potrzebie go wzięła ze schroniska. I my go adoptowaliśmy od fundacji. Dokładnie tak. No i nie znamy jego historii do końca, bo to była taka znajda, która być może się błąkała trochę po mieście, po śmietnikach. Stąd też ma niestety taką umiejętność, że wszystko umie zjeść, no chociaż nie powinien, wiadomo. Jest uczulony na kurczaka na przykład i wiele innych tych ptakowatych. Ale zje generalnie wszystko, bardzo lubi owoce i warzywa. Jak widzi, że jem jabłko, to normalnie przybiegnie na sam dźwięk z innego pokoju, tego gryzienia jabłka. Marchewki zaraz jest przy nogach, bo czeka na swój kawałeczek. Tak, ślini się na marchewkę. Ogórek. No i ciekawostka, której ludzie nie wiedzą z tego filmu, bo była we wcześniejszym jakoś, że umie pić z bidetu. Także takie osiągnięcie. Jeszcze może coś o D'Artagnielu się nam przypomni, ale teraz kilka ciekawostek o nas, żebyście mogli pisać w komentarzach, czy macie podobnie, czy macie inaczej. Także lecimy. Na początek fighting, płatki czy mleko, co jest na początku. Oddaję głos do pani Herkules, bo to jestem dżentelmenem. Mleko, bo potem inaczej płatki nasiągną mlekiem i są maźglate. No. A ja z kolei na początek płatki, później mleko, koniecznie, nie może być inaczej. Teraz... Bo ty jesz tak szybko, że one nie zdążą się rozmoczyć. To jest znacząca różnica. No może. Ale rozmoczone czasem też są dobre. Czokapiki rozmoczone, na przykład takie fajne. A konfleksy? No może nie. A ja najbardziej lubię konfleksy. A ja najbardziej lubię czokapiki. Ha, kolejna rzecz. Czokapiki orzechowe też były fajne. A tak ogólnie to kangusy wygrywają zawsze, ale... No. Są tylko w wielkich paczkach i dlatego je rzadko kupuję. No są w wielkich paczkach, przez to są ultra drogie, ale to też nie tylko o to chodzi, tylko tam jest cholernie dużo cukru. O ile ja cukier akceptuję, no to kilogramową pakę cukru, to wiesz, to się je raz na jakiś czas, nie? A taką jak kupicie dużą, no to wiadomo, że szybko zniknie, dlatego my bierzemy raczej tego typu rzeczy w małych opakowaniach, żeby tyle nie zjeść. Okej. Teraz coś podobnego między nami. Są dwa obozy ludzi jedzących zupy pomidorowe. Jedni jedzą z makaronem, drudzy jedzą z ryżem. My jemy? Z ryżem. Tak, z ryżem. Z makaronem po prostu nie rozumiemy tych ludzi, nie będziemy tutaj nikogo obrażać, ale nie rozumiemy. Kolejna rzecz, która nas różni, to jest to, że ja lubię owoce w czekoladzie. Na przykład, nie wiem, banany w czekoladzie, nawet jabłko w czekoladzie bym zjadł. Pani Herkules nie lubi żadnych owoców w czekoladzie. To nie pasuje. Totalnie żadnych. Nie lubi połączenia owoców z czekoladą. Ja na przykład lubię sobie pić wino. Czekolada tylko z kremowymi rzeczami. No. Czyli ewentualnie w drodze wyjątku jakiś ciepły banan. Mógłby być polany czekoladą. Jakiś pieczony banan. Ale to i tak w drodze wyjątku. Ja na przykład lubię jeść czekoladę przy okazji jak piję wino. Wino na przykład jakieś tam, wiesz, wytrawne czy coś i czekoladę do tego sobie przegryzać. Czemu chcesz smak wina? Taki już jestem. W ogóle pani Herkules mniej lubi czekoladę niż ja. Ona lubi na przykład karmelowe, co do końca nie jest czekoladą, a ja lubię nawet taką gorzką typowo. W ogóle karmel to życie. Karmel to życie, okej. Toffee, karmel. Kolejna rzecz, która jest u nas podobna, to, że bardziej lubimy suszone owoce niż żelki. Żelki też lubimy, ale na przykład suszone jabłka, które generalnie są niestety strasznie drogie. No suszone jabłka są super, tylko są strasznie drogie. To jest, że za pół jabłka płacisz, no kurde, 5 zł. Ale właśnie, ciekawe jestem, czy warto kupić w końcu kiedyś to suszone mango. Jak jedliście, napiszcie, czy to dobre, czy nie, bo drogie jest pieruńsko i zawsze się waham, bo opakowania raczej widziałam większe. I teraz tak, szkoda byłoby mi wyrzucić i przepłacić, a ja lubię mango. I teraz się zastanawiam, czy sobie kiedyś spróbować, czy nie. No. Ciekawostka, co byśmy wybrali, gdybyśmy mieli do wyboru słoną przekąskę, na przykład chipsy, a słodką przekąskę. Chipsy. Tak, zawsze wybieramy słone przekąski. Nie mam aż takiej... Znaczy ja generalnie bardzo mam parcie na słodycze, ale jednak chipsy zawsze wygrywają. I moje ulubione chipsy to są solone, pani Herkules. Solone ok, kiedyś lubiłam bardziej zieloną cebulkę, natomiast ostatnio zostaje taki jakiś nieprzyjemny posmak w ustach po niej. Więc solone lepsze, ale wszelkie odmiany chipsów o smaku gdzieś tam zahaczającym o pomidory lubię. Okej. Okay. Kolejna ciekawostka to frytki. Ja frytki, podobnie jak chipsy, czysty solony posmak, bez dodatków jakichś tam sosów, a pani Herkules ketchup. Musi dodać sobie keczupu. Idzie. Ciekawostka jest kolejna o plackach ziemniaczanych. Ja zawsze placki ziemniaczane jadłem na słono, na przykład tam ze śmietaną czy coś takiego, a u Ciebie był jakiś dziwny zwyczaj. Jak ze śmietaną, to z cukrem. No, jak mój ojciec, tak jak na słono, to z gulaszem. Powiedz jeszcze, że popijałaś frytki maszanką. Tak, tak, no u mnie w domu się popijało frytki maszanką albo kefirem. Zawsze takie czasem. No ale patrz, trochę byłka przynajmniej. Kurczę, nie wpadłem na to. Rodzina sportowców twoja, widzę. Bo mój brat do dziś dzień głównie je frytki, także... Frytki z maślanką. Tak. Pierwszy zakup twojego brata, jak się wyprowadził z domu, to frytkownica. Ale robi dobre frytki, robi najlepsze frytki na świecie i bardzo dobre naleśniki. To jest taka zapowiedź, że on otworzy kiedyś własną restaurację. Z dwoma produktami. Z dwoma daniami. Jego twarz będzie wizytówką, jak ten, wiesz, gościu z KFC. Tak. Ja, ale serio, nie jadłeś frytków mojego brata, nie wiesz co tracisz. Nie wiesz co to frytki. To są na serio najlepsze frytki świata. Dobra, jakaś ciekawostka na sam koniec. Jestem uczulony na awokado. A ja nie. A ty nie. Ale nie wiem, ze względu na ciebie jestem tak uprzejma. Plus tam wiadomo, jakieś tam lasy, coś tam, ale naprawdę to nie jest nasz główny powód. Raczej to, że Radek nie je. No i się nie kalkuluje, bo jak ja mam 50-60 gramów tłuszczu dziennie, to takie awokado musiałabym zjeść po 1/4. Na trzeci dzień ono już jest niedobre. No, ciężko, nie kalkuluje się. Ciężko jest znaleźć awokado, to trzeba dobierać, no, grzebać w tym, ściskać. Także. Jest drogie i boli mnie po nim brzuch, także no. Ja dziękuję za taką zabawę, wolę czekoladę, jeżeli chodzi o źródło tłuszczy albo masło orzechowe. Polanie D'Artagnanka wodą. Proces. Jej, chłodno mi. Nie jest dzisiaj tak źle jak wczoraj. Tak, dzisiaj jest lepsza pogoda na spacerowanie niż wczoraj, aczkolwiek też jest mega gorąco. Dobra, rozłączamy się na chwilę. Dzięki za ciekawostki. Jak coś nam się fajnego nawinie, to nagramy. I pamiętajcie, napiszcie swoje, bo im więcej komentarzy, tym więcej wyświetleń i wszyscy są szczęśliwi. Na przykład on. D'Artagnan, czy ty jesteś szczęśliwy? Tak, zawsze. No jak widzieliście, weszliśmy na Babią Górę. Było troszkę przebitek z samego szczytu, ale zrobiliśmy sobie postój właśnie w takim domku, jak widzicie z tyłu za mną. Teraz już się zawijamy właśnie, pani Herkules już poszła, ale chciałem nagrać właśnie taką śmieszną wstawkę, że się zdziwiliśmy trochę, że na Babiej Górze albo pod samą Babią Górą nie ma żadnego schroniska, żeby wiecie, no napić się czegoś czy coś. No idzie człowiek te 3-4 godziny w słońcu, no to na górze czy to coś zjeść, jakieś frytki na przykład, do tego wypić sobie na przykład wodę czy gazowany żółty izotonik, a nie ma schroniska. Od polskiej strony jest schronisko za godzinkę trasy, no ale z psami nie można iść, także i tak się nie przejdziemy, a od strony słowackiej po drodze żadnego schroniska na szczycie też nie było, także trochę zaskoczony jestem, bo wszędzie te schroniska były. Także taka sugestia, taki żart, jeżeli jakiś Słowak to ogląda, to polecam sobie otworzyć schronisko, jakieś frytki tam dać, coś do picia i ludzie na pewno będą, bo na górze było całkiem sporo ludzi, aż tak dużo, że nie robiłem dużo nagrań, bo jakoś nie jest to dla mnie specjalnie ładny widok gór, jak się też kręci tyle ludzi, to nie jest aż taka jakby fajna pamiątka, jak po prostu takie dziewicze góry. Wow, także takie schronisko byłoby spoko. A teraz wkładam kamerę, bo schodzi się hardkorowo. Okej, udało się zejść ze szczytu Babiej Góry. Jesteśmy w takim schronisku, które było przy parkingu, gdzie zostawiliśmy samochód. Także to jest na samym dole szczytu. To nie jest gdzieś blisko szczytu, tylko od tego miejsca się idzie jeszcze w górę 3,5 godziny i to jak się szybko idzie. Tutaj sobie uzupełniamy elektrolity. Jak coś, to nie jest alkoholem, ani to nie jest alkoholem. To jest coś jak jakaś czeska cola, tak? Czeska? Tak, Kofola. Słowacka. Słowacka, bo zresztą ktoś mówił, że jak czeska. Tak mi mówił facet, co mnie obsługiwał. Więc nie wiem, o co mu chodziło. Nazywa się Kofola, ja nigdy tego nie próbowałem. No i solone chiperki. I robimy taką recenzję Kofoli na wizji teraz. No pachnie tak, tak owocowo, tak trochę właśnie jak ta cola. Taka cola bardziej owocowa. Nie, ja bym powiedział, że bardziej karmelowa. Ja bym powiedział, że takie, jak są takie żelki, takie ciemne, jak takie, wiesz, jagodowe czy coś takiego. Takie coś. No, może. Takie jagody właśnie. Może faktycznie w tym kierunku. Absolutnie, żaden karmel. Żaden karmel. Karmelem smakowała. Bardzo fajna kofola. Ale takim karmelem, takim normalnym, tak jak się karmelki robi. O, ale nie. Jak cukierki o smaku coli. No takie zasadzie karmel. No. Cukierki, karmelki, coca-colowe. O. Jakbym wziął właśnie takie żelki, cola, ja albo nie żelki, jakbym tu rozpuścił, o to chodzi. Tak, te cukierki. Karmelkowe takie cukierki były takie twarde. I pyszne chipery. Jak tam Darcicho z tyłu? Fajnie jest? Już jest dobrze. No, witamy Was ponownie, jesteśmy już w aucie. Jak widzicie, Darcicho tam z tyłu sobie chilluje, ma całe miejsce dla siebie. Właśnie się nadpołożył. Mogę to tam pokazać, jak sobie leży fajnie. Nie wiem, czy mi się udaje pokazywać, bo tak na czuja nagrywam tylnią kamerą. Pani Herkules wsuwa sobie takie fajne plecakowe kanapki. My bardzo lubimy takie kanapki wynoszone w plecaku, takie gdzie wiecie już wszystkie produkty łączą. Tych ludzi widzimy trzeci raz dzisiaj. Tak, jacyś jakichś ludzi, którzy widzimy trzeci raz dzisiaj. W każdym razie kanapki plecakowe to są bardzo fajne rzeczy. Tam się wszystko łączy już tak fajnie i no polecamy w każdym razie. Muszę odpowiednio ponosić. Ktoś jest ser, to ser się idealnie topi. Tak, ser taki idealnie stopiony. Ale z tofu też są w porządku. Tak. Co do kofoli, pani Herkules się ze mnie śmieje, że tak bardzo mi ta kofola zasmakowała. Tutaj mam butelkę kofoli, kupiłem sobie... Ty jesteś jak dziecko dzisiaj, tyle rzeczy, w ogóle ten weekend, tyle rzeczy zrobiłeś po raz pierwszy w życiu. No jakie jeszcze rzeczy? Pierwszy raz jadłeś jagody prosto z krzaczka. No. Pierwszy raz wsadziłeś nogi do zimnego potoku. No tak. Nie no, wkładałem, ale nie w górach. Wkładałem nogi do zimnej wody, ale nie w górach, fakt. Nad morzem na przykład. A ty wkładałeś od morza? No pewnie. Pierwszy raz pijesz kofolę. A kiedy miałem pić kofolę? Tak. Może to piłem, nie wiem. Ale jest fajne i to ma w sobie taki syrop kofo. To jest jakaś oryginalna receptura. Muszę poczytać o tym w necie, czy w Polsce jest coś podobnego, bo to serio jest fajne. No dobra, i my już wracamy na Śląsk, w nasze rejony. Mała aktualizacja. W trakcie jedzenia sobie kanapki z pomidorem i z tofu. Pani Herkules tu się śmieje ze mnie, że ja nie wkładałem nóg do potoku nigdy. I to jest prawda. Ja nie wkładałem nigdy stóp do potoku i dzisiaj zrobiłem to pierwszy raz. I polecam. I zdziwiło mnie, że ta woda jest aż tak zimna, mimo że jest 30 stopni, nie? Jakoś tak zdziwiło mnie to. I też powiem więcej. Nabierałem wody z tego strumyczku do butelki i wypiłem tak z litr, więc jak będziemy się bolał brzuch, to no to nie będzie generalnie fajnie. Brałeś wodę praktycznie u źródła. No wiem, wiem, ale nie o to chodzi. W każdym razie, dlaczego ja nie moczyłem nóg nigdy? Bo dla mnie to było takie, nie wiadomo co potem z tymi skarpetkami zrobić. Pani Herkules mówi, że stopy wyschną zaraz i skarpetki zakładasz. No tylko, że pani Herkules ma stópkę generalnie jak mój kciuk u stopy. Nie wiem, czy u stopy są kciuki, ale chodzi ten duży palec, nie? Ona ma taką całą stopę, jak ja mam ten duży palec, bo tam ma stopę 37 chyba, nawet nie całą. Całą. Same jakieś połówki masz, a ja mam 46, a no, 37 więc... i 1 trzecia. No właśnie, więc to jest w słowniku napisane jest pod tym numerkiem ultramała. Jest 37,3 myślnik ultramała stopa. Bardzo standardowa a przy 46 jest myślnik schnie z wody z potoku 3 godziny. Więc no, dlatego nie moczę. No. Ludzie mnie rozumieją. Przy Radek jest napisane masakra. Ja pierdolę, jak to jest dziwne stworzenie. Najdziwniejsze na świecie. Radek Kufol. No i tak sobie jedziemy. Do zobaczenia. Jeszcze później. Półtorej godziny. No, do zobaczenia. Pewnie jakąś zupkę chińską jeszcze wam pokażę przed snem, bo dzisiaj już mam ochotę. No i siemaneczko, witam już was w mieszkaniu. Możecie zobaczyć, jaki ładowny jest pan Herkules. Dwa plecaki, jeszcze w każdym ramieniu była jakaś siatka. Także wszystko naraz udało się z samochodu przenieść. Pamiętajcie, że tylko słabi ludzie noszą na dwa razy, a ja absolutnie taki nie jestem. Okej, wróciliśmy do domu, jest jakoś 21. Spróbujemy teraz zrobić misję specjalną i spróbujemy wykąpać Darta. To jest trudne, może dla niektórych ludzi, co nie mają takich energicznych psów, to nie potrafią sobie tego wyobrazić, ale myślę, że będzie ogień. Zobaczymy, bo mamy teraz w tym nowym mieszkaniu, gdzie jeszcze widzicie remont trwa, z tyłu jest jakaś szafa i generalnie jest jeszcze troszeczkę rzeczy do zrobienia, ale niedługo jakiś vlog prezentujący wykończone mieszkanie. W każdym razie w tym mieszkaniu mamy wannę i zobaczymy, jak będzie z byciem psa w wannie, bo w starym mieszkaniu mieliśmy prysznic i pani Herkules opatentowała taką metodę, że smarowała ścianę masłem orzechowym i Dart jadł te masło orzechowe ze ściany i w tym momencie słuchawką się go myło. Zobaczymy, jak będzie teraz. I jeszcze się pochwalę takimi szybkimi łowami w Żabce. Mówiłem o tym, że będzie zupka chińska pod koniec filmu i ja zawsze słowa dotrzymuję, także będzie zupka chińska, właśnie te Vivo Premium chyba, to jest ta seria, tak jak widzicie. I to jest właśnie ta zupka z makaronem ryżowym. I jest rzeczywiście czymś takim trochę bardziej oryginalnym niż taka klasyczna zupka chińska. Żeby nie było, że jestem jakimś smakoszem i jadam codziennie zupki chińskie, ale po prostu jak są takie wypady, albo jestem mega zmęczony, nie wiem, w trakcie remontu na przykład, jak malowaliśmy kilka ścian, to wtedy mi się chce coś takiego mega błyskawicznego, przetworzonego, trochę z czasów studenckich. I ta zupka z makaronem ryżowym jest serio mega. Ja sobie do tego jeszcze dodaję tofu. Na przykład wkrajam sobie pół kostki tofu bezpośrednio do przygotowanej zupki i serio jest spoko. A oprócz tego fasola w sosie pomidorowym, barbecue. Możesz gotować. No gotować. Aha, gotować. Bardzo proszę się na mąkę. Musi dokładnie być. Pani Herkules właśnie gotuje. No tak, żeby było smacznie. Czy ty się znasz na rzeczy? Nie są smaczne. Jak to? Makaron ryżowy jest bardzo smaczny. Nie wiem, czy sobie za dużo nie dam. Tak jak mówiliśmy, pani Herkules dodaje sobie na początek sam makaron, zalewa niedużą ilością wody i tą przyprawę pomidorową dodaje dopiero później i ma taki po prostu makaron pomidorowy. A to jest ta zupka ryżowa. Zaraz to przykryjemy, także spokojnie lepiej się namoczy. I do tego sobie wkroję tofu. To jest patent, który mi doradził jeden z widzów, także sprawdza się naprawdę mega. No i mamy danie finalne. Zupka z makaronem ryżowym z wkrojonym tofu. Także tym posiłkiem sobie zakończymy dzisiejszego vloga, chociaż na pewno zjem jeszcze trochę, bo zrobiliśmy dzisiaj ponad 30 tysięcy kroków, wczoraj ponad 30 tysięcy kroków, także można powiedzieć, że 70 tysięcy kroków w 2 dni. Także kalorii trochę nadrobić trzeba, więc to będzie tylko taka rozgrzewka, ale patent jest spoko, także dzięki widzowi mam taką przekąskę, jak chcę, takie instant danie. No i cóż, nowy rekord zrobiliśmy, najwyższy szczyt, na jakim byliśmy w tym dotychczas, czyli 1700 metrów ponad. Oczywiście w trójkę i tu też mamy tego walecznego boksera, który szedł z nami do samego końca, oczywiście dzielny i mimo słońca dawał radę, jest teraz zmęczony i odsypia. I tak udało nam się go wykąpać i zrobiliśmy ten sam patent co pod prysznicem, czyli masło orzechowe. Jak ktoś ma problem z umyciem zwierzaka, że mu się wyrywa, to spróbujcie właśnie masłem orzechowym posmarować na przykład tak jak my brzegi wanny i on sobie tym językiem zlizywał to masło orzechowe, a my go w tym czasie myliśmy. Także czyściutki i sobie chilluje. Dzięki wam wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że taki vlog wyjazdowy się podobał. Dajcie łapkę w górę i dobranoc.